W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia w kościele pod wezwaniem świętego Bartłomieja w Koniakowie odbył się koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu zespołu regionalnego Istebna i Mała Istebna. W tym świątecznym spotkaniu tradycyjnie udział wzięła para prezydencka. Coroczny koncert kolęd zespołu Istebna, Mała Istebna i Duża Istebna. Jak zwykle wspaniałe spotkanie tutaj z mieszkańcami. Dostaliśmy zaproszenie, także jesteśmy bardzo wdzięczni, ale to jest dla nas też sposobność, żeby złożyć życzenia. Żeby złożyć życzenia i mieszkańcom tych tutaj dwóch miejscowości, i Koniakowa, i Istebnej, ale także mieszkańcom całego Śląska i w tym przede wszystkim Beskidu Śląskiego i Beskidu Żywieckiego, Śląska Cieszyńskiego. Wszystkiego, wszystkiego dobrego, nie tylko na ten okres świąteczny, bo to już nie tylko na święta, ale przede wszystkim na okres świąteczny, ten świąteczno-noworoczny, ale także i na Sylwestra, dobrej zabawy, żeby wszystkie bale i spotkania towarzyskie były udane, żeby się wszystkim szczęściło i dobrze wiodło na cały 2024 rok, żeby to był dobry rok dla nas wszystkich, dla każdej rodziny z osobna, ale też i dla nas wszystkich jako Polaków w naszej ojczyźnie, żeby nam się dobrze wiodło, żebyśmy pokonali wszystkie ewentualne trudności, bo jak wiemy, ostatnie lata dużo tych trudności przynoszą, ale na szczęście póki co dajemy radę. I wierzę w to, że też jak mówiłem tu dzisiaj, dzięki opiece opatrzności i mądrości, jaką mamy jako naród, poradzimy sobie z tymi wszystkimi ewentualnymi trudnościami, ale przede wszystkim ufam głęboko w to, że jak to mówię, damy radę, tak? Czyli że właśnie poradzimy sobie, umiemy pracować, umiemy być odpowiedzialni. Umiemy sobie radzić w różnych sytuacjach i wierzę w to głęboko, że sobie poradzimy, a wszystkim życzę zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności. Jak zwykle udane kolędowanie, nie zabrakło też pary prezydenckiej. Co wy zmieniacie? Czy właśnie zmieniacie jakieś te aranżacje, dodajecie jakieś kolędy, pastorałki? No bo co roku jest ta para prezydencka, to pewnie chcecie ich czymś zaskoczyć. Tak jest, zgadza się. Co roku tam staramy się coś nowego wprowadzać, czy to jest nowa kolęda tradycyjna, czy pastorałka, czy w wykonaniu dzieci, czy starszej grupy, ale zawsze staramy się właśnie coś nowego wprowadzać, żeby też tych ludzi bardziej zaciekawić, żeby przede wszystkim nie powtarzać się z roku na rok z tym samym. Ale to chyba dużo pracy, żeby przygotować cały właśnie ten koncert. Tak, dokładnie. My zaczynamy już praktycznie pod koniec października. Cały listopad, grudzień ćwiczymy, żeby właśnie na ten drugi dzień świąt pokazać się z tym koncertem kolęd, bo tym właśnie koncertem zaczynamy nasze kolędowania z zespołem. Warto tu jeszcze zaznaczyć, że to i ci mali, i ci duzi, cały po prostu zespół jest zaangażowany. No wiadomo, próby robimy osobno, bo by się nie dało razem, ale potem właśnie na takich koncertach łączymy i chcemy, żeby pokazać tą naszą wspólnotę, jedną wielką rodzinę zespołową. A to jest taki stresik większy, jak się wie, że tutaj przed parą prezydencką będzie się prezentowało te kolędy? Zawsze towarzyszy stres, ale para prezydencka już tu przyjeżdża do nas z roku na rok, więc z przyjemnością występujemy. Teraz Mała Istebna będzie występować razem z dziećmi z Ogniska Pracy Pozaszkolnej, z innymi kołami muzycznymi, tutaj właśnie w tym kościele 7 stycznia, a Duża Istebna 14 i 21 stycznia będzie kolędować w różnych kościołach na Śląsku. Szczegóły właśnie odnośnie koncertów będą na naszej stronie na Facebooku. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.